No witam bardzo serdecznie. Dzisiaj na stole... O, i przy okazji mi się włączył komputer. Słuchajcie, dzisiaj na stole tuner 642. Tak? 632. Dobrze mówię? 632. FS 632. Jeszcze raz. No dobra, jeszcze raz. Tuner AS642. AS642, tak on wygląda. Nie wiem, zaraz zobaczymy, jeszcze pokażę wam, jak on wygląda w środku. Jest troszeczkę, że tak powiem, kurzu na nim. Jest to bardzo dobra oznaka. Z jednej strony, że nikt tutaj nie czyścił, nie grzebał, nie dotykał. Głowica, słuchajcie, głowica GFS105, czyli identyczna jak Toska 303. Z tego co tu widzę, ktoś już go tutaj trochę pogrzebał, bo były wybrane już kondensatorki i całkiem dobrze trafione były wybrane kondensatorki. Słuchajcie, wybrany jest tak, tutaj bodajże C1, dobrze mówię? Tak, C1. Tutaj miał być C9, też jest wybrany. I tutaj jest C13, też już go nie ma, też wybrane. Więc co, może byśmy odpalili, słuchajcie, trochę kurzu, ale odpalimy go, sprawdzimy, co on odbiera. Może być faktycznie w całkiem niezłym stanie, ktoś go już tutaj przestrajał. To co, odpalamy. Weźmy sobie SDR-ka i tutaj zaraz będziemy sobie sprawdzać, co tu jest namieszane. Cyrk. No i jest namieszane. A może nie jest namieszane? Sygnał. Nie wiem, po jakim to wygląda. Dobre! Jest strasznie zagęszczona fala, całkiem jest zwężenie do jednej strony. Ale czułość jest super, bo czułość odbiera dużo innych kanałów na początku skali, a zobaczymy co tu dalej jest. Dobra, nie ma co tak tego, tylko trzeba tak się... O. Rosja FM. Się podłączmy sobie z heterodynką i zobaczmy, gdzie on co on to stroi. O panie. Początek skali się zaczyna od 102. 102 i 100. 102,1. I zaraz zobaczymy, czy się nie nakłada. Się nie nakłada. Ale teraz tak, a koniec skali... O panie... 130... Nie ma... 128... Nie ma... Jest przesunięcie... O, jest! Jest przesunięcie do... 125... I 1, 125,1 od 101, czyli no całe pasmo, tylko jest wszystko przesunięte, nawet więcej niż całe. Sprawdźmy napięcie wericapu na dolnym i na górnym zakresie, na taką masę, sobie przypijmy masę, obojętnie gdzie, najlepiej to do masy, najlepiej to by było tutaj sprawdzić na... Ale ja sprawdzę na środkowej nóżce i sobie gdzieś tutaj przypinam do masy. O, 27 V jest trochę za dużo, bo do 25 max powinniśmy tutaj robić. No ale od 27 do... Od ilu znaczy? Od 3,1. Tutaj jest ok. Tu jest ok. Zobaczcie. Początek zakresu. Tylko trzeba dostroić teraz, no niestety, zestroić całą głowicę.
Moment, moment, bo coś mi nie łączy, ale nie wiem czemu to. Czyli tutaj coś było uszkodzone, nie, no dobrze. Od 3.14 do... Zaraz, bo tutaj był jakiś zanim, to nie, dobrze. Od 3.14 do 27.200, no trochę dużo. Ale to nic. To jeśli będziemy mieli przesunięcie, to sobie później skorygujemy to napięcie, jest ok. Może tak zostać. Tu mamy jakąś ciszę. Jeszcze nie wiem od czego. No i dobra, i słuchajcie, ustawiamy na początku początek zakresu ceweczką heterodynę. Czyli standardowo niskie częstotliwości od 88 do 100 robimy cewkami, a wyższe częstotliwości dostrajamy, dociągamy trymerem i zaczynamy od dolnej. Czyli tak, najpierw heterodynkę sobie zestroimy, dolną częstotliwość to ma być 98-200 minus 10,7, czyli początek skali, czyli jednym słowem 87,5 plus 10,7 to jest 98,2 i tak ma być tutaj na częstotliwościomierzu 98,2 2, czyli w tym miejscu to ten znacznik jest postawiony. O, 98,2 sobie tutaj od początku sobie zróbmy sobie skalę, zoom, zmniejszmy zoom, ok. 98,2 początek skali, czyli gdzieś ta nasza heterodyna musi być tu, wjechać na początek skali, a nie wjeżdża. Dobra, trymerek, jedziemy z ceweczką heterodyny, a łatwo jest rozpoznać tę cewkę, bo jest aluminiowa albo mosiężna, przynajmniej w tych głowicach, nie we wszystkich, nie szukać mosiężnych cewek. Kurczę, gdzie jest mój tamten trymer, ten mały szary, taki fajny był, fajny amerykański mały. Dobra, niech będzie ten niebieski, chociaż zobaczymy jak to wyjdzie, nie? O, znaczy tylko dotknąłem, od razu zagrało. I teraz tak, żeby zwiększyć częstotliwość odbioru, czyli zmniejszyć naszą częstotliwość heterodyny, musimy cewkę wkręcić. Już do końca wkręciliśmy i nie mamy. O, jest, jest pomału, dobra. Mamy początek zakresu heterodyny 98,200. Tylko że to nie jest trymer, to jest trymer. Tym się nie powinno odstrajać za bardzo. O, patrzcie, kurde, jak równiutko trafiłem, ale numer. Patrzcie, 98,200. Tu jest na powiększeniu nasza heterodyna. Zobaczcie, zrobimy to skrajanie. Tu jest wierzchołek naszej heterodyny. Zobaczcie, jak on haluje, bo on nie ma syntezy. Gdyby miał syntezę, ten wierzchołek by idealnie stał. Ale wiecie, o ile on faluje? On dosłownie o herce faluje w tej chwili. Jest tak powiększony obraz, że praktycznie o herce, nawet nie kiloherce, o herce świruje. Ten wierzchołek, nie? A teraz zmniejszymy sobie zoom. To jest częstotliwość tego, co nadaje jedna stacja. To zobaczcie, o ile on tutaj faluje. Tutaj praktycznie nie faluje, praktycznie stoi w miejscu. Jakby miał płynąć, to by tutaj ten ślaczek, który się rysuje za nim, by sobie płynął w bok, albo w jedno, albo w drugie. Zresztą było na moich wcześniejszych filmach. Możecie sobie to obejrzeć. Co poza tym? Dobra, to jeśli tak już mamy tutaj początek pięknie, ładnie zestrojony i mamy początek zakresu, no to jedziemy w drugą stronę. O, to jest nasza heterodyna. O 20 w górę, czyli 118,7. 118,7. Moment, zróbmy to sobie tak. 118. Żeby to było z tej strony 118,7. Jedziemy w drugą stronę i musi gdzieś tutaj mi się zgodzić, a tutaj o, powinien. O, jest! Jest, tylko że jest za dużo. Czyli musimy wysokie napięcie vericapu. Tu jesteśmy. 118,7. Momencikiem, muszę sobie tutaj podciągnąć. Gdzie ta nasza
nośna, o, podłoga znaczy. O, 118,7. No i dobra, i zobaczymy, o ile nam przygoniło ten zakres. 100 do 119 jeszcze jest. O 1 MHz. 123 nie ma. Jest po prostu za silny sygnał z heterodymu. Musimy go obciąć. A tutaj musimy sobie zmniejszyć. No właśnie. Zmniejszymy go sobie na maksa tłumikiem. Tutaj mamy tłumik. I mamy go tutaj. Czyli się kończy nam zakres na 121. Czyli mamy o ile przesunięcie? Tutaj jesteśmy. 118,7. Mamy o 1, o 1,5 MHz. Za Boga, to wysokie napięcie ustawione na Velicapie. Tak jak mówiłem, żebyśmy mieli 25 i 27, byłoby ok. I teraz tak, musimy otworzyć schemat szybciutko, znaleźć schemat, znaleźć, którym to było, no, którym, że tak powiem, potencjometrem się kręci Velicapa. A tam było przestrzenie, poczekajcie, tylko tam chyba nie było opisu. Varicapa, nie Velicapa, tylko Varicap, chyba tak. Kiedyś się nawet przezywali na kogoś tam Velicap, tak. No. No i dobra, i teraz tak, napięcie strojenia tu, czyli Varicap. Teraz zobaczymy dokładnie, w którym. Dobra, trochę ściszmy sobie wzmacniacz, po co ma nam szumić i robić nam szum niepotrzebny. Dobra, zobaczmy, czy jeszcze się nagrywa. No, ostatnia minutka, proszę ja was, także kartę przełożymy. Ja sobie znajdę zaraz schemat i będziemy jechać dalej ze schematem. No i dobra, poszukałem, poczytałem i znalazłem i teraz tak. Słuchajcie, górne napięcie, dolne napięcie jak standardowo się obniża na agregacie z tyłu na potencjometrze od Varicapu. A górne napięcie przy tej głowicy obniżamy R272 całość, a R214 obniżamy tylko programator, który zaraz będziemy musieli czyścić. Ogólnie to wszystko przestroimy i będziemy musieli wyczyścić, bo jest naprawdę niemiłosiernie wiele kurzu, ale to wystarczy wydmuchać pędzlem, ładnie odczyścić i będzie wszystko jak nowe. Odkręcimy jeszcze panelek i prawdopodobnie, bo jeszcze zobaczymy, czy będzie potrzeba, bo jeśli ośki są połamane, to będzie taka potrzeba, żeby się dobrać do potencjometrów od profematora. Dobra, mierzymy na środkowej nusce i obniżamy górne napięcie. Mamy 20 do końca w prawo, oczywiście gałko. Do końca w prawo i mierzymy na środkowej nusce z tyłu za agregatem na potencjometrze od Velicapu. No, muszę sobie się tutaj podejść. 27,3. I teraz obniżamy R272 do 25. No chyba, że zaraz wyjdziemy już na jakąś stację, nie? Nie w tą stronę. 25. I 15. Może zostać. Przekręcamy się w drugą stronę i sprawdzamy jeszcze dolny, czy jest dobrze. Czy mamy 3 V na dolne zakresu, bo może mamy mniej. 2,89. No, delikatna korekta tutaj, żeby było z powrotem 3. O, tutaj musimy pojechać. 2,9, 3,2. Może zostać. 2,5 to jest minimum na te diody. Dobra, i teraz sprawdźmy sobie heterodynkę. Gdzie jesteśmy?
bo trochę pojechało. Dolny zakres pojechało, górny zakres. Możemy to wszystko już teraz tylko varicapem skorygować, ale można też zrobić dobrze, nie? Cewkami. Dobra, słuchajcie. Górny, dolny zakres to jest 98 200. Tutaj mamy znacznik. No i zobaczmy, czy jesteśmy. Nie ma nas. To zobaczmy. 100. Czy schodzimy do 100? Tam coś pojechało, ale... Czyżby to była nasza heterodyna taka mała? Może ja tutaj źle złapałem ją po prostu. Tak, to jest nasza heterodyna. Dobra. 100 jeszcze jest. 98,2. To nawet za bogato zjechało. Teraz zobaczymy, czy się nie powtarza, czy się nie zawija pasmo. Z drugiej strony kręcimy po prostu i szukamy, czy nie mamy fali odbitej tak zwanej. No dobra, 98,2 pojechało. Zobaczymy, czy 118,7 mamy. To 18,7 to jest tu. No i praktycznie zostało nam troszeczkę no, skorygować. Czyli teraz tak, zjeżdżamy dolny zakres. Dolny zakres na 3 V ustawiamy. Warika to będzie 98,2, to dosłownie mało tutaj brakuje, a w sumie może zostać, bo tutaj dwie grubości wskazówki tylko, może 3. Dobra, ale to nic, ustawmy to już, to tak jak ma być, 93. Zaraz zobaczymy, co tu się nam dzieje, podniesiemy napięcie varicapu, wtedy mamy sinusoidę na heterodynie wyższą, nie? Czyli 3,1 tam było na początku, nie? O! Okej, okay. Na to nie ma patrzeć, bo tutaj akurat ruska skala i mamy varicap, no! 200 jest tu, a my jesteśmy tu. Praktycznie się mieścimy. I teraz o 20 MHz do góry, czyli 118,7. 118,7 jest. Troszeczkę nawet dalej. No to musimy teraz wysokie skorygować kondensatorkiem w dół. Zjechać już bardzo delikatnie. Nie w tą stronę, w tą stronę. 119,2. Trochę jeszcze troszeczkę. No dobra, może tak zostać. Dosłownie końcówka skali poza zakres wychodzi, czyli będziemy odbierać 118,9, 200 kHz więcej, czyli 108,2 maksymalny zakres. A teraz dolny zakres sprawdzimy, czy dolny zakres jest tu, czy się pokryje cały nam. Się pokryje cały i z dużą sinusoidą, czyli z dużym poziomem tej szpilki, nie? I dosłownie też końcówka, o, mam tylko tyle obrotu i koniec. Czyli mamy heterodynkę zestrojoną. Teraz robimy czułość. Tu jest na początku skali jest bardzo dobra czułość, bo już widzę, że jest bardzo dobra czułość, bo ruską stację odbierało przed chwilą. Dobra, ustawmy sobie 101,4, u mnie to jest akurat zetka. Troszeczkę będziemy musieli wyższe częstotliwości podciągnąć, bo mamy słabo czułość na wyższych częstotliwościach. Ustawiamy sobie środek pasma, jako stację na środku pasma. I ustawiamy sobie układ wejściowy. Układ wejściowy, czyli ceweczka i trymerek na maks sygnału. Sygnał mamy tu na skali.
O, jeszcze trymerkiem zobaczymy, czy nie odjechaliśmy za bardzo. Nie odjechaliśmy. No to teraz tak, musimy dociągnąć wyższe częstotliwości trymerem. Tu jest 107,9. Sprawdźmy przy okazji 107,9, czy stoimy na 118,6, bo to jest 10,7 wyżej, czyli po prostu. O. 118,600. 107,9. No i nie mamy tutaj praktycznie stacji. A czemu? Czy to się trochę. Tu jest ta stacja. To ruska jakaś jest. Czyżby wyłączyli nam Radio Maria? Rusko odbiera, a Radio Maria nie ma. Imienia księdza biskupa. Tu jest. Znajdziemy. Będzie czy taka. No trzeba sobie powiedzieć tak, że po prostu myśmy musieli dostosować nasze prawo do kodeksu celnego Unii. Kazimierz wspomniał o tej miejscowości. To jest oczywiście po łacinie. Przetłumaczone jest to w 1851 roku. Tylko 16 minus 10,7. Nasza miejscowość wtedy nazywała się Łąki. Mamy rozstrojoną pośrednią, wiecie? Odstrojoną, nie rozstrojoną. Jest to jedna z najstarszych parafii narodowych do 1951 roku. W Polsce jako dieceza misyjna kościoła z Stanów Zjednoczonych. 116. Od pierwszego jest to kościół polsko-katolicki. Tu powinna stać nasza pośrednia. Nasza pośrednia jest tu. Byli pisarzami, poetami, malarzami. Jak ja przyszedłem 22 lata temu do tej parafii i zobaczyłem, jakie to jest dziedzictwo, spuścizna po tych wspaniałych kapłanach, to postanowiłem, żeby to nie zmarnowało się. Dlatego ten sygnał tak zachowałem właśnie zjechał. Książki, wiersze, obrazy, właśnie nowy, stawiając to pamięci. To posiadamy na wysokich częstotliwościach patenę kielichową. Proszę na ustawiamy mak sygnału z pośredniej. Anno Domini 1770 rok, juni. Ja widzę też tutaj taką wyjątkową monstrancję. I teraz dostrajamy się ponieważ parafia była napięciem. Biedna, najpierw układu wejściowego, że była bieda, czyli trymerem. Jest używana monstrancja, ale nie było na max, parafian, żeby kupić i wzmacniacz na max. Tą monstrancję to wyrzeźbił pan Wronkowicz. To jest drzewa lipowego. Właśnie jest do 1985 roku, to zostawiamy. Od 25 roku była używana w liturgii. Wspaniała właśnie rzecz i nabytek, możemy się tym pochwalić. Nasz ksiądz Aleksander Piec przez 4 lata przychowuje tutaj na tyłami dwie żywówki. Żeby uwiarygodnić, okay, że to jest. Tam myśmy tutaj wprowadzili też ten cały pakiet. Dobra, jeszcze spróbujemy układ wejściowy tutaj teraz ruszyć delikatnie. I to powtórzymy 3 razy i będzie dobrze radio zestrojone. Górne, dolne, dolne cewkami, górne trymerami. Dobra, stroję 3 razy. Na max sygnału, zaraz podłączę miernik jeszcze i sobie dostroję i za chwilkę będziemy czyścić i efekt końcowy przed nami. Panowie, tak, oczywiście z 4 programatorów obraca się tylko jeden, także wszystkie ośki do wymiany. Rozkręcamy. Bolałaby
Radyjko zostało zestrojone, przestrojone na maksymalną czułość. Jeszcze trzeba ogarnąć programator i ogarnąć te istostaty od średnich, o, bo troszeczkę trzeszczą. Dobra, działamy. Dobra, słuchajcie, już prawie ku końcowi, zostało jeszcze jedną ośkę znaleźć, nową, bo ta jest łamana od ostatniego programatorka, nie? I co poza tym? No radyjko fajnie, bo jest fajnie przystrojone, gra elegancko, tylko wam tutaj nie pokażę. Chyba, że nie, bo leci jakaś muzyka, ale gra, sygnał jest, wszystko jest ekstra. Jak zrobię to ośkę, bo właśnie jesteśmy tutaj na live'ie, z nas jest czatujących, no 11 w tej chwili, odpadł, bo ktoś. Ale zobaczycie sobie ten filmik później na kanale. Zrobię to ośkę, poskręcam ten przedni panel, on jest bardzo fajny, stan tego tunerka, też super. No i co? Nie wiem, o co tam kaman, czy to się nagrało, czy nie, ale chyba się nagrało, słuchajcie. Będziemy go już wyczyszczony, wydmuchany, tak jak mówiłem, będziemy go zamykać. Tylko jeszcze ten jedno pokrętło muszę znaleźć gdzieś w swoim skansenie i będzie tunerek pierwsza klasa. No to co, szukamy takiej tulejki, kurde. Albo będziemy... Wiem, co zrobimy. Gdzie jest to? No tutaj gdzieś mi spadła. Ta tulejeczka. Jest. Ale motyw, ty. Trzeba po prostu nawiercić i skleić. Coś mi tutaj, kurde, dzisiaj ciepło się zrobiło, wiecie? Ile to jest to? 24? A co tu tak, kurde, jak się grzeje? Może te światła, co? Bo ja tutaj mam, kurde, trochę światłów powłączanych, że tak powiem. Niemożliwe, kurde, że aż tak... Albo coś się konkretnie gotuje, wiesz? Coś może, kurde, trzeba sprawdzić, czy czasem kable gdzieś nie gorące od głównych zasilań. No ciepło jest. Może gdzieś coś jakieś na przedłużaczach. Nie będę włączał wiatraka, bo... Będzie głośno, no. Tu piecyk wyłączony, tu wszystko powyłączane, 24 stopnie w warsztacie. Szok! Dobra, zaraz będę do was tutaj rozmawiał, znaczy gadał. Jak tam walkie talkie? To już ja tego nie będę składał do końca, no co wy? Jedną sztukę złożyłem, zadziałała. Nawinęłem tak jak ma być, tak jak na schemacie, 9 zwoi. Poskładam, jak będę miał czas, to jak tam walkie talkie. Ty to masz pomysły, kurde, się pytać teraz o walkie talkie. Wiecie, tak szczerze, ile ja roboty tutaj teraz ostatnio robię? Szok. Skąd taką tulejkę wyczerpać? Dobrze, no ja bym tak, wszystko będzie siał brumem. Jakoś u mnie nic tutaj nie sieje. Nawet jak włączę, czekajcie. Przełączę na gramofon, moment. To jest max. Trochę szumów jest, ale... A to jest max. Na gramofonowym wejściu. Szum jest, ale nie brum. Nie. O kurde.
Szum jest, ale nie brum, ty. Brumić nie brumi, a ja nie chciałem, żeby mi szuflada jeździła po stole, bo tutaj często gęsto coś leży. Ale ja ją tak stąd zabiorę, ona pojedzie do mnie do domu. No, to tylko tymczasowo na razie jest postawiona. A może w magnetofon, no to skąd magnetofon. Brumić będzie magnetofon, tak? A dobra, teraz mam tego podłączonego co na stole, także. Ty no jazda, no kurde, temperatura rośnie cały czas. Już jest 24,2. Co to tak by się grzało? Aż normalnie, wiecie co, wyjdę na podwórko, zobaczę co, co się dzieje. Czy tu czasem gdzieś jakiś nie... Normalnie, wiecie co, drzwi zostawię otwarte, bo coś tu jest nie halo, no. No, trochę tlenu wpuścić, kurde. Ale co tu by tak mogło się grzać, kurde? Przecież tutaj nie jest aż tak... No to skaletnia delikatnie. Tutaj powyłączane, to co? Komputer ten na górze, jak ten radiator. Ale to co? On tutaj też ledwo letni, ten co w streamów. Nawet ciepły się nie robi. No hobby zabiera na kupę czasu. Ja nie chcę, żeby to już było hobby, wiecie? Będziemy kombinować, przynajmniej ja będę tu otwierał, no, znaczy tu. No nie wiem, być może, że tu. No będę otwierał swój warsztat i tam przy okazji może jakiś sklepik z elektroniką. Chińską pewnie, bo nie stać mnie na większą. No, także wiecie, to, to i na czacie już tylko 10. Ha! Kurde. Cyrk, no. A już tak fajnie szło, nie? Czemu to tak kurde jest, że... Zobaczcie, na YouTubie kurde oglądalność była duża, duża, a teraz kurde jest lipa. A no, a na Twitterze zobaczcie, nawet jeśli powiem na tym... Na, i się mówiłem przecież tam w jednym filmie. Tylko wytrwali są. No może i tak, no tamten, wiecie, rozreklamowany jest, no. Filmy będę, będę tam filmy wrzucał. Live'y będą tutaj na Twitchu. Kurde, no muszę znaleźć teraz takiego długopisa. Kiedyś pamiętam się dorabiało te tulejki z... nie no, to jest ok. Te tulejki z wkładów od długopisów, nie? I co z tego, że on tam jest bardziej popularny? Jak wywa...